Jestem chory, ale jak tego dzisiaj nie nagram, to nie nagram tego nigdy. Czas zacząć PC Kebab Race. Yeah! Au! Teraz drogą wyjaśnienia. W pierwotnej wersji tego wideo zostalibyście uraczeni 17-minutową tyradą na temat tego, o czym ma być PC Kebab Race, jak pozyskałem wszystkie komponenty do mojego komputera oraz ich bardzo szczegółowe omówienie. Mimo że poświęciłem na nagranie i zmontowanie tego materiału strasznie dużo czasu, to po obejrzeniu go stwierdziłem, że jest nudny jak flaki z olejem i nie da się tego oglądać. Dlatego postanowiłem skupić się na omówieniu tylko najważniejszych rzeczy i przedstawieniu testów. Szczegółowe informacje na temat danych podzespołów zostaną wyświetlone na ekranie, a tekst oryginalnego wideo udostępnię w opisie, ale ostrzegam, jest koszmarnie długi. Sercem mojego peceta jest nieco leciwa, ale nadal silna jednostka od Intela, czyli i5-3470. Ten obecnie 5-letni już procesor kosztuje około 250-300 zł, ale dzięki 4 rdzeniom o taktowaniu do 3,6 GHz oraz pamięci cache rzędu 6 MB jest to całkiem dobra jednostka. Moja karta EVGA GTX 950 Superclocked posiada 2 GB pamięci DDR5, 768 rdzeni CUDA, a całość oparta jest na architekturze Maxwell i obsługuje najnowszy DirectX 12. RAM to 2 8-gigowe kości Kruszniala o taktowaniu 1600 MHz i opóźnieniu na poziomie CL11. Obudowa Antec 900 po raz pierwszy na rynku pojawiła się pod koniec 2006 roku, a to oznacza, że dostępna jest już od ponad 10 lat. Mimo swojego wieku i dość archaicznych rozwiązań, m.in. braku miejsca na 2,5-calowe dyski SSD, jest świetną puszką, a w dodatku bardzo podatną na modyfikacje, o czym świadczyć może choćby fakt, że w dalszym ciągu można kupić nowe za blisko 500 zł. Płyta główna to stokowy i dość okrojony układ ze stacji roboczych HP na chipsecie H61. Dysk to Adata SSD Ultimate SU800. Może nie jest szalenie pojemny, ponieważ posiada jedynie 256 GB pamięci, jest natomiast bardzo wydajny i do tej pory jestem z jego pracy bardzo zadowolony. Przechodząc do benchmarków. Aby wszystko było możliwie precyzyjne, postanowiłem wykonać wszelkie dostępne mi benchmarki, aby później móc zebrać miarodajne wyniki z innych stacji, które będę budował. Specjalnie na tę okazję kupiłem więc cały pakiet 3D Marka. A teraz pora na testy w grach. Postanowiłem wybrać możliwie najbardziej popularne gry, które mam w swojej bibliotece i uszeregować je od najmniej do najbardziej wymagających. Do tej pory nie mam jednak w swojej kolekcji 3 gier, które w przyszłości chcę włączyć do testów, czyli CSGO, Overwatch i GTA 5. Niemniej, mam nadzieję, że te przedstawione wystarczą do wyrobienia sobie opinii o tym sprzęcie.
Na ekranie możecie teraz zobaczyć dokładne zestawienie cen wszystkich komponentów. Te, jakie ja poniosłem oraz te, jakie musiałby ponieść ktoś chcący złożyć podobny zestaw obecnie, zarówno na rynku angielskim, jak i na rynku polskim. Tym, którzy nie wiedzą, dlaczego w niektórych rubrykach w moich kosztach są zera, już tłumaczę. Bazę komputera pozyskałem z pracy, stąd nie musiałem nic wydawać na płytę główną, procesor, chłodzenie i RAM. Dlatego też operuję na takim, a nie innym procesorze, choć mógłbym mieć lepszy w podobnej cenie lub nieco wyższej. Przypominam też, że komputer składałem 3 kwartały temu, a na tym rynku to bardzo długo. W międzyczasie wyszły m.in. karty GTX 1050 Ti, a już teraz czekamy na premierę zarówno nowej generacji kart od Nvidia, jak i najnowszej linii procesorów od Intela, więc ceny na poszczególne podzespoły znowu pójdą w dół. Mimo wszystko uważam jednak, że mój zestaw jest całkiem porządny, choć daleko mu do wyczynowego sprzętu. Jedyna rada dla tych, którzy chcieliby złożyć taki zestaw, to nie opłaca się obecnie kupować GTX 950 za 500 zł. Za dokładnie taką samą cenę masz nowego 2-gigowego GTX 1050, a jeżeli przytniesz trochę na obudowie i takich gadżetach jak filtry przeciwkurzowe, uzbierasz dość, żeby w budżecie 2000 zł spokojnie zmieścić nowego GTX 1050 Ti, który odznacza się o wiele lepszą wydajnością. Ceny rynkowe, które podają, to kwoty nie najwyższe, ale takie, w których każdy spokojnie znajdzie dany produkt. Wytrwały poszukiwacz pewnie będzie w stanie obciąć to o kolejne 10-15%, dzięki czemu będzie mógł zainwestować w szybszy procesor albo ładniejszą obudowę. To wszystko, co mam wam do pokazania dzisiaj. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali ze mną do końca. Ten materiał powstawał o wiele dłużej niż planowałem, ale starałem się wszystko zrobić tak porządnie, jak tylko umiem. Powiedzcie mi koniecznie, co sądzicie o takim nowym formacie na kanale, a tych, którzy dopiero tutaj trafili, gorąco zachęcam do subskrybowania. Zapewniam, że to nie ostatni taki techniczny odcinek. Będzie tylko lepiej. Jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, cześć.